Województwo świętokrzyskie w ostatnim okresie wykonało dużą pracę infrastrukturalną, duże projekty i dozbrajające urzędy do świadczenia usług cyfrowych, sprzęt, ale przede wszystkim sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, także jesteśmy po tym okresie dużych inwestycji. Czas chyba skupić się na tym, co jest już konkretnym produktem dla mieszkańców, czyli na usługach, na takiej ofercie rzeczywistej dla mieszkańców, żeby mogli skorzystać z tej administracji w postaci cyfrowej. Nie tylko, też robiliśmy projekty we zdrowiu, chcemy się przyjrzeć kolejnemu etapowi zdrowia w naszych jednostkach publicznych opieki zdrowotnej, ale tak naprawdę mnie by osobiście zależało na tym, żebyśmy zaczęli robić projekty cyfryzacyjne z poziomu administracji tak, jak robi biznes, czyli nie świętować na początku robienia tego projektu, tylko na końcu. Tak, tak jest jakaś dziwna tendencja, że administracja cieszy się, jak zaczyna robić projekt, bo ma na niego budżet, a trzeba się cieszyć na koniec, kiedy mieszkańcy po prostu ten projekt, mówiąc kolokwialnie, kupią. Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców to jest przede wszystkim dobra oferta, no i też uświadomienie, że mogą z tego skorzystać. Niezwykle ważna praca jest z seniorami. To coś, co dzisiaj w gospodarce określamy jako silver economy. Ta srebrna gospodarka, ten potencjał drzemie w ludziach 60 plus i więcej. No i trzeba jednak zwrócić się z tymi działaniami do nich, żeby oni mogli korzystać z tej cyfrowej gospodarki, chociażby tak jak Holendrzy czy inne społeczeństwa, gdzie ta cyfryzacja ludzi w podeszłym wieku, seniorów na emeryturze jest bardzo silnie wykorzystana. Czy ja jestem takim przekrojowym, można powiedzieć, uczestnikiem konferencji Miasta w Internecie, bo byłem jako dyrektor departamentu, później kierowałem działem gospodarki, gospodarka, teraz jako samorządowiec i też jako człowiek, który pracuje w tym świecie informatyzacji, naprawdę potrafię zauważyć, jak sporą rolę pełni konferencja miast w internecie. To jest chyba jedyna konferencja w skali kraju, która sprowadza tutaj i administrację rządową, i samorządy, i przedsiębiorców, biznes, i ludzi nauki, edukacji, którzy też mają właśnie za zadanie przekonać społeczeństwo do korzystania z cyfrowej Polski. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, bez zbędnego patosu i nadęcia mówi się o realnych problemach. I tak jak mówiłem na gali, to jest pewnego rodzaju wymoszczenie sobie posłania dla cyfrowej Polski na przyszłość. I jak sobie pościelimy tą cyfrową przyszłość na tego typu konferencjach, tak się później my jako ludzie polskiej cyfryzacji wyśpimy. Dziękuję stowarzyszeniu i dziękuję panu Krzysztofowi Głąbowi za to, że jakoś tam te poduszki tutaj cyfrowe rozkłada i dzięki temu chyba jesteśmy zadowoleni z tych konferencji, bo 20 lat takich konferencji jest naprawdę świetne osiągnięcie. I wszystkiego dobrego, do zobaczenia na 40.